Michael Crespo zwany Mikim syn insurrekcjonistów komandos piekielnych skoczków zdrajca Postać Mikiego najbardziej kojarzy się graczom z Halo 3 ODST gdzie wystąpił jako grywalna postać wraz z innymi członkami drużyny komandosów Alfa 9 Urodził się w 2530 roku na skolonizowanym ziemskim księżycu, nazywanym po prostu Luną. Oboje jego rodziców należało do rebelii i działało aktywnie przeciwko Zjednoczonemu Rządowi Ziemi oraz UNSC. Gdy Michael był zbyt młody, by to pamiętać, mama i tata podjęli bezpośrednią akcję, ginąc podczas podkładania bomby pod rządowy budynek. Kilkuletni krespo trafił do rodziny zastępczej, a gdy osiągnął odpowiedni wiek, dostał wyzwanie na służbę. Która była obowiązkowa dla nastolatków nie mających stałych opiekunów. Po obowiązkowym okresie w armii Michael miał okazję odejść z wojska i zastanowić się nad własnym życiem. Jednak uznał, że nie ma dokąd wracać, a UNSC zaczął traktować jako dom, którego nigdy nie miał. Przez wstąpieniem do EDST służył jako członek załogi Pelikana. Trening skończył niedługo przed Bitwą o Ziemię jako najlepszy ze swojej grupy. Miał na koncie trzy zrzuty. W trakcie walk o Nową Bombasę należał do grupy Alfa 9 z dobrze nam znanymi kompanami Edwardem Bakiem, Daczem Romeem i Rukim, który zaciągnął się razem z Mikim na Lunie. Misją był atak na statek kowenantów i porwanie proroka Żalu. Jednak sprawy szybko obrały inny bieg. Kosmici skoczyli nad przestrzeń w atmosferze, powodując chaos wśród większej grupy komandosów wyznaczonej do tego zadania. Dodatkowo oficer ONI Weronika Der, mająca pewną historię z dowódcą drużyny bakiem, sekretnie zmieniła cel ich misji i użyła ich do zadania wywiadu marynarki. Kapsuły ocalałych zostały rozrzucone po całym mieście i drużyna musiała się zjednoczyć. Miki lądował w okolicach bulwaru Kizingo, gdzie dołączył do grupy Marines i kierując Skorpionem przedarł się do wejścia do strefy Alpha ONI. Spotkał tam Dacza, z którym zorganizował obronę mostu. Komandosi zadbali, by sekrety wywiadu nie wpadły w ręce wroga, co oznaczało zrównanie budynku z ziemią. Po ewakuacji z pola bitwy para od nawiązała łączność z bakiem i ruszyła w stronę komendy NMPD. Spotkanie nie mogło przebiec bez problemów, więc ich pelikan został zestrzelony, a Baki Romeo musieli wywalczyć sobie drogę do towarzyszy przez dachy. Czteroosobowa drużyna starła się z wodzem brutów i mimo zwycięstwa Romeo został poważnie ranny. Ekipa planowała ewakuować się metrem, jednak tunele były zalane. Jedyną opcją okazało się uprowadzenie Fantoma i użycie go jako środka transportu. Miki był oczywistym wyborem na pilota statku obcych, bo choć jego doświadczenie ograniczało się jedynie do kilku prób na symulatorach, to był pilotem drużyny i potrafił się szybko adaptować. Całą wojnę z kowenantami służył w tym samym składzie Alfa 9. Po przeminięciu zagrożenia ze strony przymierza obcych wrócił problem ludzkich rebelii. Z powodu powiązań Baka z Planetą Draco III, drużyna została wyznaczona do misji destabilizacji działań rebeliantów na ojczystym świecie dowódcy drużyny. Ekipa wpadła w pułapkę, a Roki został pojmany. Nikt nie był w stanie podjąć działań, by go uratować, i ostatecznie małomówny kompan został zastrzelony. Drużyna Alfa 9 miewała różnych członków i doświadczony Bak przywykł do niestałego składu. Jednak najmłodszy ze wszystkich Miki od lat walczył w tej samej drużynie, więc gdy ostatecznie poległ jeden z jego kompanów, dotknęło go to wyjątkowo mocno. Nastroje w drużynie się pokorszyły. Dacz odszedł na emeryturę, a Miki i Romeo rzucali się sobie do gardła. Gdy w programie Spartan 4 poszerzano rekrutację, każdy komando z Alfa 9 był mile widziany w szerega super żołnierzy w kolorowych zbrojach. Z pierwotnej drużyny została trójka rekrutów, którzy idealnie dogadywali się na misjach, a coraz niechętnie dzielili swój wolny czas. Prawdopodobnie to uraz do Baka sprowadził Mikiego na złą drogę: narażanie kompanów, przyczynianie się do ich śmierci, a przede wszystkim branie udziału w walce przeciwko innym ludziom. Te wszystkie negatywne uczucia wybuchły w Mikim, gdy jego rodak z Luny zginął za ręki dowódcy rebeliantów. W tamtym momencie Michael był tak zdruzgotany, że dosłownie ułamek sekundy dzielił go od zastrzelenia bezbronnego żołnierza przeciwnej strony. Można wyczuć ten moment przemiany w Mikim, ale kompanii za bardzo sobie ufali. Historia klasy Spartan, w której uczestniczyli Mickey, Buck i Romeo ma nieciekawy epizod, gdy na skutek wewnętrznego sabotażu zginęła część personelu i uczestników programu. Sprawca świadomie podrzucił dowody obciążające do szafki Mikiego, a komandor Musa i Spartanin Jun bardzo poważnie potraktowali ten trop. W końcu Michael Crespo był synem dwójki insurekcjonistów. Tym razem jednak zdrada nie była sprawką najmłodszego z grupy Alfa 9. Tym razem każdy żołnierz, który zaciągnął się do UNSC podczas wojny z kowenantami chciał zabijać kosmitów i bronić ludzi. Spartanie dali to jasno do zrozumienia komandorowi Musie, który rozumiejąc ich rozdarcie przez pierwsze miesiące służby dobierał byłym komandosom misję przeciwko niedobitkom przymierza obcych. Krajobraz Galaktyki po wojnie z Covenantami był jednak dużo bardziej skomplikowany i ostatecznie trio zostało wysłane na Talitseu w celu odbicia znanego im kosmity Huragoka Vergila. To właśnie tam Miki ujawnił swoją prawdziwą naturę i przekazał kompanów do niewoli rebeliantów dowodzonych przez doktora Shaina, ojca innego Spartanina zdrajcy. Super żołnierze w niewoli i kolejny na usługa przeciwników rządu. To mógł być precedens i oddanie rebeliantom poważnych atutów. Ostatecznie Michael został obezwładniony i przekazany do osądzenia za zdradę. Wielokrotnie dawał do zrozumienia, że to dla niego gorsze od śmierci. Wtedy Alfa-9 ostatecznie się rozpadło i nawet Bach z Ormeem poprosili o osobny przydział. Z perspektywy czasu taki przebieg wydarzeń wydaje się wielce prawdopodobny i rodzice rebelianci są tu najmniej istotni. Chłopak bez stałej rodziny, bez miejsca, które mógłby nazwać domem, dla którego pierwszym miejscem, gdzie poczuł przynależność, było wojsko. Nic dziwnego, że z ochotą mocno się związał z UNSC i kolejnymi przydzielonymi stanowiskami. Nic dziwnego, że oddział, z którym służył najdłużej, był mu wyjątkowo bliski, ani że pierwsza strata w stałym, wydawać by się mogło o składzie, dotknęła go najmocniej. Inni też przeżywali śmierć Rukiego. Jednak bardziej zahartowanych członków drużyny przerażał fakt, że mało przyjaciela zastrzelił inny człowiek, albo fakt, że Ruki nie zginął w boju, tylko wykonano na nim egzekucję. Przypadek ten miał wiele warstw, ale Miki widział przede wszystkim puste miejsce obok siebie w pelikanie. Michael zdecydował, że nie będzie walczył przeciwko innym ludziom, jednak w tej materii uznał, że UNSC go zawiodło. Być może, gdyby bardziej doświadczeni kompanii z drużyny byli bardziej czujni, Bak i Dach byli dobrodusznymi starszymi braćmi. Romeo, mimo zaczepnego charakteru, obracał wszystko w żart. A Ruki, Ruki był rookiem. Mimo lat, prób ucieczki od łatki syna rebeliantów, Miki podjął się haniebnych czynów na własną rękę. Tydzień z ODST na wielkie Michalo to również szansa na wygranie gier. Gier i seriali. 5 dni to 5 filmów i 5 nagród. Linki są w opisie. Rozdawanie przeprowadzimy na Glim. Wystarczy tam odwiedzić fanpage facebookowy albo zasubskrybować kanał i bierzecie udział w losowaniu. Rozdajemy serię Gears of War Gears 1, 2, 3 oraz Gears of War Judgment oraz serię Halo Nightfall. Wszystko do pobrania na Xboxy w formie kodów, które prześlad zwycięzcom. Zapraszam do linku w opisie. Powodzenia!